Szanowni Państwo, z dniem 15 stycznia oddajemy do użytku stronę internetową gospodarka.konin.pl. Dobrze, sprawdźmy, jak to wszystko wygląda, jak to funkcjonuje. Być może pieniądze wydane na tą stronę zostały wydane. Dobrze, zobaczmy. OK. Zerknijmy dokładnie, co i jak. Pierwszy lepszy z brzegu temat, kierunek inwestycyjny, pusta strona. Marnowanie właśnie strony, jeśli chodzi o kwestię właśnie przestrzeni, która nie została wykorzystana. Dlaczego Konin? No właśnie. Po pierwsze, zbyt jasne litery. Po drugie, za małe litery. Zobaczmy dalej. Gospodarka. Pusto. Oczywiście jest tekst, jakieś krótkie zdanie, które nic nie znaczy, ponieważ na tej stronie już powinny być informacje. Następna podstrona, otoczenie biznesu. Oczywiście to tylko tekst, jedno zdanie, standard po prostu. Edukacja. Tutaj dowiadujemy się oczywiście, że mamy poszczególne szkółki. I takie grzybki, które możemy zobaczyć na tej stronie, proszę Państwa, zerknijmy sobie dokładnie, ponieważ chciałbym to przedstawić dokładnie, a mianowicie ten sposób. A takie pytanko do osoby, która odbiera właśnie tą stronę, która stara się po prostu nadzorować to wszystko. Chciałbym się dowiedzieć, co to jest. Ten budyneczek tutaj, to czuś, ten wynalazek. Czy za tak zrobioną stronę, tak napisaną, czy jest to możliwe, żebyśmy takie wynalazki tutaj utrzymywali wyżej, wyżej, wyżej. O, w ten sposób. No, zastanawia mnie to, ponieważ no, taki bubel w wykonaniu, nie wiem, jakiejś tam fundacji. O, dokładnie wygląda to w ten sposób. Konin. Jakiś dziwny znak, ulica Przemysłowa, 85. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, co to zaznaczy, jakaś nowomoda w budowie stron internetowych. No cóż, zerknijmy sobie dalej, bo to nie wszystko, co możemy zobaczyć na tej stronie. Zerknijmy, jak to funkcjonuje, co możemy jeszcze zobaczyć. Oczywiście rynek nieruchomości, pusta strona. Nic kompletnie, ale oczywiście możemy przejść dalej i tutaj dowiemy się na przykład, że następne grzybki, czyli Konin w obrębie 10 km, cena od 10 do 15 zł, łamane na M2 gwiazdka. Co to znaczy? Gdzie tutaj jest wytłumaczenie, co znaczy ta gwiazdka? Nie wiem kompletnie. Nie jest uczyniona legenda pod spodem, także nie mogę Państwu nic więcej przedstawić. Takie grzybki są stosowane bardzo często. Nie wiem, co oznacza to M2 gwiazdka, ponieważ nie ma na stronie właśnie gospodarka.konin.pl legendy do tych wszystkich oznaczeń, skrótów. Nie wiadomo, co to znaczy. Jestem zawiedziony. Zaplecze biznesowe. Zerknijmy, co nam oferuje tutaj właśnie ta strona. O, oczywiście wszystkie hotele, pensjonaty i tutaj też możemy dostrzec coś takiego charakterystycznego, jeśli chodzi o kwestię tworzenia tej strony. Zobaczmy taki szczegół, jeśli chodzi o kwestię interpretacji co niektórych oznaczeń. Na przykład kwestie Facebook. W przypadku pensjonat Brodzki strona facebookowa wygląda w ten sposób. Jest opisana sobie, nie ma problemu. Tutaj możemy sobie zobaczyć wszystko. Jest opisane, ale trzeba to zobaczyć w szerszej perspektywie. Mniej więcej w ten sposób. Jest napisane Facebook.com/ pensjonat Brodzki.
Dobrze. Nie ma sprawy, tutaj w tym miejscu jest wszystko ok, ale przechodząc dalej, są takie niespodzianki, na przykład jak tutaj. Na stronie następnej, gdzie zjeść, dowiadujemy się, że możemy zjeść tutaj. Ale po co są te dwie literki? Następne dwie literki? Facebook.com? Nie wiem. Coś, co zaskoczyło mnie jeszcze. Proszę bardzo. Dokładnie chodzi właśnie o ten fragment. Konin 2013. Oczywiście wszelkie prawa zastrzeżone. W 2013 roku, a teraz obecnie mamy 2014 rok. Tak jest przygotowana strona. Ja na szybko chciałbym Państwu to przedstawić, ponieważ nie ma sensu, żeby tutaj rozwodzić się nad tym bublem, który oczywiście został opłacony z pieniędzy budżetowych, unijnych, nie wiem, interesuje mnie to już. Zaczynam po prostu wątpić, że ta strona będzie funkcjonowała prawidłowo. Chciałbym jeszcze pokazać coś, co jest tutaj źle zorganizowane, ale szkoda po prostu czasu. Proszę zerknąć na kontakt na samym dole tej strony. To wszystko jest tak nieczytelne, że aż szkoda wzroku. Proszę Państwa, no niestety, bubel nie został skończony. Bubel po prostu cały czas trwa i tutaj na tej stronie jest przedstawiany. Jeśli ktoś informuje, że strona gospodarka.konin.pl jest gotowa, to moje gratulacje. Jeśli zgłasza się po wypłatę, moje gratulacje dla urzędnika z Urzędu Miejskiego w Koninie, który nadzoruje to wszystko. To jest po prostu nieporozumienie i uważam, że nie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie za tą stronę. Powodzenia.